Panie Ludmiło, panie Bartku, dzisiaj mamy północ z 7 na 8 sierpnia 2020 roku. Spotykamy się w Warszawie na wlocie ze strony Krakowa. Państwo przyjechaliście przed chwilą z Krakowa. Pan ma wyraźne ślady pobicia. Proszę powiedzieć, co się stało w Krakowie? Pan, wiem, pojechał na spotkanie z dzieckiem, ma pan zasądzone widzenie od piątku do poniedziałku. Dlaczego zamiast dziecka przyjeżdża pan pobity tutaj do Warszawy? No to jest dobre pytanie. No, ciężko mi jest odpowiedzieć generalnie, dlatego że pojawiłem się zgodnie z postanowieniem sądu o godzinie 16. Nikogo w domu nie zastałem oczywiście, wezwałem policję, policja przyjechała mnie po około 20-30 minutach. Weszliście na górę, na ostatnie piętro, tak? Weszliśmy na górę, policjanci nas o to poprosili, policjanci nie stwierdzili obecności nikogo w mieszkaniu. Zaczęliśmy schodzić na dół, właściwie zeszliśmy na dół i w tym momencie nadjechała moja małżonka ze swoim kochankiem, partnerem, jak zwał, tak zwał, i z moim dzieckiem. Policjanci podeszli w stronę samochodu z nami. Jak byliśmy jakieś 10-15 metrów od samochodu, wyskoczył pan Dominik Stefan, naubliżał wszystkim po kolei. Przy policjantach, tak? Przy policjantach. Czyli wam ubliżał, czy policjantom? Wydaje mi się, że głównie nam, ale pewnie i policjantom się oberwało. Ciężko mi powiedzieć, dlatego że normalny człowiek nie spodziewa się takiej reakcji i ciężko to zapamiętać. Pan Dominik Stefan rzucił się generalnie na mnie, napluł mi w twarz dwukrotnie. Policja chyba też się nie spodziewała takiej szamotaniny. Robili co mogli generalnie, ochronili Ludmiłę, ponieważ na Ludmiłę rzucił się dwukrotnie pan Dominik. A dlaczego się na panią rzucił? Że jestem obywatelką Ukrainy i w ogóle generalnie filmowała to, co było tam. Pani filmowała całe to zdarzenie? Tak, bo ja jeżdżę z Ludmiłą, dlatego że muszę jeździć ze świadkiem, ponieważ pan Dominik, moja małżonka oraz mój teść, pan Zdzisław, wygadują na mój temat od przeszło roku takie bzdury, że ja się nie pojawiam nigdzie sam. Ale pan dostał ciosa tam przy policjantach? Generalnie policjanci widzieli całą szamotaninę. Pani to nagrała? Tak. To nagranie udostępnimy zarówno na naszej stacji Telewizja Patriot 24. Wiemy, że Policja Krakowska już to nagranie również chce od nas do dyspozycji, również z tymi elementami, gdzie ubliża pani pod kątem narodowościowym. Czy odczuła pani, że jest to rasistowskie zachowanie tego człowieka? Oczywiście, bardzo, tym bardziej, że w tym kraju to jest nie pierwsze takie zdarzenie i do tego bardzo mnie to nie podoba się i jestem od razu, to jest denerwująco straszne dla mnie sytuacja, bo... Ale to on panią po raz kolejny zaatakował pod kątem rasistowskim? Drugi czy trzeci raz, tak. Państwo zgłosiliście to do krakowskiej policji? To było zgłoszone przeze mnie do krakowskiej policji, owszem. I do jakiego, do jakiej jednostki, do jakiego komisariatu? Piąty komisariat Kraków Podgórze. Tam było zgłoszenie dotyczące agresji ustnej wobec mnie przez od pana Dominika Stefana. No i między innymi było powiedziane, żeby... No śmiało, proszę mówić. Ta kurwa ukraińska wypierdalała z kraju, że on jej uniemożliwi załatwienie dokumentów, bo on ma znajomości. No tego typu rzeczy, tak? Czyli ma to pani nagrane? Przypomnijmy, że sprawa dotyczy reprezentantki Polski, olimpijki, pani Anny Guzowskiej, która jest pana jeszcze wciąż żoną. Niestety jeszcze jest moją żoną. I ona przetrzymuje od wielu, wielu miesięcy waszego synka. Mamy zapis, że chłopiec chciał przez wiele miesięcy do pana. Dzisiaj jak wygląda sytuacja? Czy dziecko chciało, czy jest już zmanipulowane, nastawione agresywnie do pana? Ja jestem przerażony, dlatego że ja, patrząc na swojego syna, nie poznałem go, bo on był przeszczęśliwym, zawsze uśmiechniętym chłopcem, a teraz był taką smutną marionetką.
Powiedział mi, że nie chce do mnie jechać. A to jest typowe, jeśli chodzi o manipulację. No. On jest manipulowany z całą pewnością. Moja żona, z tego co mi się obiło uszy, jeździ z nim do jakiegoś psychologa. Cały czas załatwia jakieś dokumenty niby prawdziwe, że ja jestem jakoś straszny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to wiadomo, to jest postępowanie, bo mamy dowód na to, że wykorzystuje lekarza do wystawiania fałszywych zaświadczeń, jeśli chodzi o stan zdrowia pani syna. Ta sprawa jest badana przez prokuraturę, mamy nadzieję, że wkrótce... Przez prokuraturę Warszawa Wola, tak. Tak, że prokuratura tutaj podejmie decyzję. Ja chciałbym zapytać, czy państwo czujecie się pod ochroną służb policyjnych, służb prokuratorskich, czy Krakowa, czy Warszawy w tej sprawie, w tej koszmarnej sprawie i rasistowskiej pod kątem pani i pod kątem ataku, bo dzisiaj ten człowiek, który pana zaatakował, wiemy, że nie został ani zatrzymany, ani aresztowany, tylko został pouczony. Jak pan skomentuje tą sytuację? Sytuacja dziwna, dlatego że to był w mojej ocenie ewidentny atak. Atak, to była przemoc fizyczna. Ja myślę, że policjanci robili co mogli. Przypuszczam, że się nie spodziewali takiej sytuacji. Ale jak się nie spodziewali, skoro kilkakrotnie byliśmy razem w Krakowie i informowaliśmy, że ten człowiek jest niezwykle niebezpieczny. Ja to robiłem również. Niezwykle agresywny. Tak, jest bardzo agresywnym człowiekiem. Co gorsza, jest to człowiek chyba dosyć silny i dosyć wysportowany. No cóż, ja powiem tak, policjanci mile ochronili przed atakiem, przed ciosem pana Dominika, który rzucił się na Milę, usiłując jej wyrwać telefon. Rzucił się na nią po to, żeby zrobić jej krzywdę i wyrwać telefon. Policjanci stanęli na wysokości zadania tutaj, ochronili ją. Mnie starali się ochronić, ale zostałem wepchnięty za samochód, gdzie się przewróciłem, no i zostałem uderzony. Ilu policjantów było? Dwóch było policjantów. Bo wcześniej czterech przyjeżdżało. No tym razem zlekceważyli, czy myśleli, że może nie będzie sytuacji zagrożenia? Przypuszczam, że liczyli na to, że po prostu nikogo nie będzie w domu, tak jak zawsze do tej pory. No tak się stało, jak się stało. Co do prokuratury, no to wydaje mi się, że... Od dwóch miesięcy, dwa miesiące temu pan złożył zawiadomienia. Jaki jest efekt tych zawiadomień? Wydaje mi się, znaczy efekt zawiadomienia właściwie jest żaden, to znaczy... Bo jest przerzucana z Warszawy do Krakowa, tak, z Krakowa do Warszawy. Dokumenty krążą, nikt się tym nie chce zająć. Ja mam takie dziwne wrażenie niestety, że mężczyzna w tego typu sprawie w Polsce jest zawsze na pozycji przegranej. Takie mam wrażenie. To jest dziwne. Wydaje mi się, że nikt tak naprawdę nie pochylił się tak na tą sprawą, nikt jej nie przeczytał. Nikt nie uszczegółowił jej w przesłuchaniach mnie, czy w przesłuchaniach Mili, czy w przesłuchaniach mojego kolegi, który był świadkiem. Wydaje mi się, że w październiku, kiedy Dominik już darł gębę, że wyrzuci... Tutaj... Ale jakich słów używał wtedy? Proszę, no, śmiało. Ty kurwo ukraińska. No ale głośniej. Ty kurwo ukraińska, wypierdolę cię z kraju, na tego typu rzeczy. Na mnie się wtedy też rzucił, natomiast no, miałem to szczęście, że wyszedł mój kolega, który był ze mną, też dosyć postawny. I Dominik po prostu uznał, że jest świadek, tak ja przypuszczam, i oddalił się, tak? Ja chciałbym przypomnieć, że pan trenuje boks. Dlaczego pan nie używa siły i umiejętności w tego typu sytuacjach, właśnie no, tak jak dzisiaj? Wydaje mi się, że przemoc w ogóle jest po prostu dobrą rzeczą, jeżeli chodzi o ring, o sport, ale nigdy do pokazywania swoich racji, wyższości. Do tego miejsca jest sąd. Mhm. Tam należy wszystko powiedzieć i czekać na uczciwy wyrok i proces. Tak? Będziemy w takim razie pytać i komendanta miejskiego policji w Krakowie, i komendanta wojewódzkiego, małopolskiej wojewódzkiej komendy policji w Krakowie oraz obie prokuratury okręgowe i w Warszawie, i w Krakowie. Czy znajdzie się choćby jedna osoba, która powstrzyma to szaleństwo i rasizmu względem pani, i manipulacji dzieckiem,
i agresji wobec pana i ktoś wreszcie prewencyjnie powstrzyma to szaleństwo, by nie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ale ja jestem przerażony, dlatego że widząc, jak ten człowiek rzucił się na mnie, obawiam się, że on się rzuci też na mojego syna któregoś dnia, bo mu się coś nie spodoba, tak? Bo mój synek coś zrobi. Wydaje mi się, że to jest bardzo prawdopodobne. Ja się zaczynam obawiać nawet o życie mojego syna w tym wypadku. Mówię teraz zupełnie szczerze, boli mnie to wszystko, że ja się odbijam od urzędów. Proszę o pomoc. Pierwszy raz zgłosiłem to, że mój syn powiedział mi, że Dominik go pobił. Kiedy to mogło być? Jeszcze pamiętam. No w połowie października, bo ja się wtedy o tym dowiedziałem, tak? Pan teraz pojedzie do szpitala na obdukcję, jeśli chodzi o to dzisiejsze pobicie? Dzisiaj już chyba nie, znaczy na pewno jutro będę próbował znaleźć lekarza sądowego. W tej chwili mam obdukcję lekarza zwykłego, który opisał moje obrażenia, bo to nie tylko są obrażenia na twarzy. Co jeszcze jest? No jestem podrapany na plecach. Nie proszę, może można zobaczyć? Myślę, że tak. Ja nie wiem, czy tam jest podrapany, on pewnie jest... Lekarz to wypatrzy, tak? Bo mam koszulkę rozdartą. Aha, to jest po dzisiejszym zdarzeniu. Tak, on po prostu. Czyli to nie jest jakaś ekstrawagancja, tylko to jest po tym dzisiejszym ataku w Krakowie. Przy próbie realizacji prawomocnego postanowienia o widzeniu się pana z synem. Oczywiście, no tak to wygląda. No, to jest kuriozalna sprawa dla mnie i ja jestem przerażony, że... Czy jestem z tym przerażony, że tego typu osoba może się opiekować moim dzieckiem. I nikt na to nie zwraca uwagi. Ja rozumiem, że mama, tak? No mama jest mamą i tego nikt nie zmieni. Ale mój syn rośnie w atmosferze przemocy, krzyku, wydaje mi się agresji, potwornej agresji. To nie jest agresja w stylu, że nie wiem, no tam ktoś się popsztyka, pokłóci, po 10 minutach się pogodzi. Nie. To jest po prostu wulkan agresji. Nie wiem, no jak można... Nie, to jest... Nie chcę w ogóle... To jest straszne. W takim razie upublicznimy wszystkie te materiały, przekażemy je krakowskiej policji i będziemy na bieżąco informować o tym, czy znajdzie się osoba, która powstrzyma falę faszyzmu, rasizmu, dyskryminacji, agresji, przemocy i bezradności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.